Pani marszałek, Wysoka Izbo, zajęci usługą pocztową pseudowyborów nadal nie dostrzegacie, pani minister, zapaści pracy na pograniczu. Nie słyszycie głosów tysięcy Polaków, którzy zostali bez pracy i bez możliwości zarobkowania. 15 marca zamknęliście granice i zostawiliście ludzi samych sobie, z problemami, z dylematami i bez pieniędzy. I udajecie, że to nie jest wasz problem. Ludzie protestują na granicach, piszą do rządu petycje. Apelują do was samorządy i apelują do was euroregiony. Wy dalej nie robicie nic. W Kudowie, w Cieszynie, w Zgorzelcu, w Kołbaskowie na granicy nadal jest paraliż. I zaczynają się ludzkie dramaty. Dziś jest 29 kwietnia, a minister pracy w rządzie Mateusza Morawieckiego mówi do was, drodzy pracownicy transgraniczni, możecie rejestrować się jako bezrobotni. Albo możecie wykonywać telepracę. To skandal, pani minister, to skandal, to, co pani dzisiaj zaprezentowała. Bo zamiast organizacji pseudowyborów, pomóżcie ludziom i otwórzcie granice.